witam na kanale Jack TV. Słuchajcie, chciałem wam pokazać, może jakiejś wielkiej, niewielkiej gruncie. Zasadziłem ziemniaki. Zasadziłem, nie wiem, 4 ziemniaki albo 5. 4 albo 5 nie będę. I chciałbym wam pokazać, jak już rośnie. To są moje ziemniaki. Patrzcie, jak pięknie rosną. Widzicie, w takiej gnojnicy ziemniaczki ładnie rosną. Mamy tu biedronkę nawet. Co ona tu kurde robi? Patrzcie, raz, dwa, trzy. Tam jest czwarty. Czwarty, piąty, szósty, siódmy. O, że tych liści będzie. Także będą. Nie wiem, jak dużo będzie tych ziemniaków i jakiej wielkości. Nie obawiam się, że będą ogromne ziemniaki, bo ta doniczka jest pojemnością, nie jest taka duża, ale coś tam na pewno będzie. Ale ziemniaczki niech będą. Tu będę sadził dzisiaj, ale trochę później. Zobaczymy jeszcze co. Nie wiem, może marchewkę. Może marchewkę. No nie mam działki, więc w doniczkach muszę. Te doniczki powinny być większe, ale dobra, taka doniczka też. Można posadzić coś. Będę sadził drzewko cytrusowe. Także będę z cytryny pestkę wkładał w ziemię i czekał, aż wyrośnie. No i cóż, no da się. Jak ktoś chce mieć swoje własne, to można w domu na balkonie też sobie taki mały ogródek zrobić. Myślałem o takim drewnianym zrobić tutaj i sobie sadzić, ale musiałbym zrobić najpierw tą drewnianą skrzynię specjalnie na to i na tym balkonie mniej się przebywa. Można było odtąd dotąd taką, no i można było fajnie sobie to sadzić. Dobra, ja kończę. Nie wiem, czy na tą chwilę. Okej. Słuchajcie, posadziłem w jednej doniczce miętę i pomidorki koktajlowe. Pomidorki, tutaj jest mięta i cebula. Także będzie taki miks w jednej doniczce. Będzie cebulka, mięta i pomidorki koktajlowe. Myślę, że się przyjmą. Czy mięta na pewno się przyjmie i pomidorki, bo one z korzeniami już. Cebula, puszczę zieloną cebulę, ale zobaczymy, czy korzenie puści. Wtedy będzie rosło cały czas fajnie. Na razie zobaczymy. No, zobaczymy. Dzisiaj to posadziłem. Będzie, jeszcze mam jedną doniczkę, muszę ziemię skombinować i będziemy sadzić jeszcze. Jeszcze coś się posadzi. A w międzyczasie skombinuję. Muszę zrobić taką doniczkę dużą, fajną, żeby ładnie wyglądało. Ziemi się nasypie i będzie można różne rzeczy sadzić. Taki mini ogródek na balkonie. No czemu nie? Zawsze to coś. Można
mieć jakieś warzywa. Także tutaj tak jak mówię, no będzie sobie mięta rosła, pomidory koktajlowe i cebulka, no. A przy następnych chciałbym cytrynę i pestkę cytryny i pestkę pomarańcz wsadzić, tylko na razie nie mam tego, muszę to kupić, żeby wsadzić i żeby rosło mi takie małe drzewka z małymi pomarańczami, cytrynami. Także będzie fajnie. Dobra, co tu więcej gadać? Zawsze można sobie swoje własne zrobić. Także, tak jak mówię, można sobie zrobić mały ogródek na balkonie, jak się ma balkon duży. Ja mam tutaj duży, ja mam dwa balkony zresztą. Jeden jest dużo większy od tego, ale ten balkon, to tutaj się mniej się siedzi na tym balkonie, więc tu można taką skrzynię zrobić dość dużą, gdzie trochę tej ziemi bym niestety musiał być, ale wiecie, można wtedy posadzić, no może nie ziemniaki, ale marchewka, pietruszka, koktajlowe właśnie takie szaczki koktajlowe, pomidorki, mięte, jakieś tam inne jeszcze. Mógłbym z dwóch stron zrobić takie skrzynie, to by fajny taki ogródek był. Zobaczymy, no to się przyjmie, to fajnie. A takie skrzynie na ten, to nie wiem, to chyba już na przyszły rok, bo najpierw muszę drewno skombinować, muszę to wymierzyć i wtedy będzie można ten dopiero to sklecić i przynieść. Dobra, to na razie.